Cześć, witam serdecznie w 42. odcinku mojej serii. Ta grupa to jeden z najpopularniejszych zespołów lat 70. Powstali w 1971 roku, działali z przerwami oczywiście do roku 2019. Dwóch najważniejszych członków tej grupy już nie żyje. Przede wszystkim gitarzysta i kompozytor Janusz Kruk, który zmarł w 1992 roku i również nie żyje drugi z członków, może tutaj będzie wyszczególniony, albo na którejś płycie, bo w tej chwili zapomniałem jego imienia i nazwiska. Cezary Ślęzak, przepraszam bardzo, tak jest, Cezary Ślęzak. Chociaż tutaj był skład mocno rozszerzony. Grupa 2 plus 1 to bohater tego odcinka i oczywiście ta trzecia, najważniejsza, Elżbieta Dmoch. Swoją drogą, piękna kobieta, potrafiąca grać, co dodawało wielkiego klimatu muzyce 2 plus 1 na flecie poprzecznym, co wtedy było rzadkością. No i oczywiście jej mąż Janusz Kruk. Moi drodzy, jedna rzecz. Ponieważ wielka kariera tak naprawdę z czasem dobiegła końca. Ostatni album 2 plus 1 Antidotum ukazał się w roku 89. W 1992 roku umiera Janusz Kruk, mąż wokalistki Elżbiety Dmoch. Elżbieta Dmoch załamuje się i znika praktycznie z życia publicznego. Zacząłem tą historię od końca, nie bez powodu, dlatego że teraz właśnie cofniemy się do początków działalności grupy 2 plus 1. Pierwszą epkę wydali w roku 1971. Nic mi o niej nie wiadomo, w sensie takim, że jej nigdy nie widziałem. Wiem tylko tyle, że miała oryginalną okładkę. Wydawcą była oczywiście Polskie Nagrania Muza. Natomiast debiutancki album Nowy Wspaniały Świat ukazał się w roku 1972. I moi drodzy, jak to bywało generalnie z płytami debiutanckimi, mamy tutaj pierwsze przeboje zespołu. Czerwone Słoneczko i oczywiście Hej Dogonie Lato, Wstawaj Szkoda Dnia i kultowe Chodź Pomaluj Mój Świat. Piosenka, która do dzisiejszego dnia jest śpiewana, jest, no można powiedzieć, już takim polskim evergreenem z szlagierem. Ale tutaj, co jest ciekawe, płyta i okładka w idealnym stanie, jak na 72 rok. Tutaj u mnie wersja monofoniczna. Przepięknie utrzymany, naprawdę przepięknie utrzymany egzemplarz. Proszę bardzo. Stan kolekcjonerski, jakbym to określił, naprawdę w pięknym stanie. I płyta, która naprawdę przyniosła zespołowi 2 plus 1 wielką popularność. Tak jak mówię, Choć Pomalił Mój Świat to absolutny klasyk i pozostałe utwory, które wymieniłem, to najlepsze utwory z tej płyty. Do dzisiejszego dnia lubię wracać do tych klimatów, ponieważ po prostu dobrze mi się kojarzą. Drugi album 2 plus 1 to Wyspa Dzieci. Jedna z płyt, którą mam w bardzo średnim stanie. I tutaj już całkiem inne granie, chociaż znalazły się tutaj też powiedzmy przeboje,
ale już mniejszej wagi, powiedzmy, jak na płycie debiutanckiej. Z tej płyty można wymienić na luzie, ewentualnie bez pieniędzy. Płyta, mimo tego, że okładka jest w fajnym stanie, płyta jest no niestety zniszczona. Tutaj mamy już klasyczne stereo, dlatego że tutaj mamy SX1212. Ja spróbuję ją później jeszcze odsłuchać i ocenię dokładnie jej stan, ale no, na pewno nie ma nic wspólnego z płytą debiutancką. Tym bardziej, że 2 plus 1 miało dość dużą przerwę, ponieważ jak wydali debiutancki album Nowy Wspaniały Świat w roku 1972, tak na drugi ich longplay, ten, który właśnie trzymam w ręce, trzeba było czekać 3 lata. Płyta ukazała się w roku 1975. Jeżeli 2 plus 1 liczyli na to, że Wyspa Dzieci powtórzy sukces debiutu Nowy Wspaniały Świat, no to troszeczkę się przeliczyli. Ja, mi się wydaje, że na tą płytę konkretnie złożyły się po prostu no słabsze kompozycje. Wydaje mi się, że Janusza Kruka było stać na więcej, ale równie dobrze ta płyta może się kojarzyć również z dziećmi. Być może taki był zamysł, że była dedykowana po prostu dzieciom. Przeciekawym albumem jest płyta, która ukazała się w roku 1977. Tutaj znowu problem z okładką. Jak widzicie, brakuje części poligrafii. Tak się dzieje w przypadku, kiedy w zawilgoconym miejscu jedna płyta leży na drugiej. Wtedy po prostu przyklejają się okładki do siebie i pod wpływem również wysokiej temperatury następuje po prostu zdarcie poligrafii. 1977 rok. Janusz Kruk i grupa 2 plus 1 postanowiła pójść w taką stronę, bym powiedział, progresywną. Druga połowa lat 70. sprzyjała i dobrze, że w Polsce to się udzieliło naszym polskim muzykom, sprzyjała tworzeniu większych form niż klasyczna taka 3-minutowa piosenka. I 2 plus 1 podjęli taką próbę. Nie chcieli być kojarzeni tylko z tak zwaną piosenką estradową i w związku z 10. rocznicą śmierci wówczas legendarnego naszego polskiego aktora Zbigniewa Cybulskiego, którego pamiętamy chociażby z roli Maćka Chmielnickiego w filmie Popiół i Diament. Na 10. rocznicę jego śmierci 2 plus 1 wypuszcza koncept album, co było rzadkością w tamtych czasach, chociaż oczywiście byli prekursorzy, chociażby Klan, grupa Klan z płytą Mrowisko, to również przecież jest forma koncept albumu. Ale tu konkretnie ten album zatytułowany Aktor właśnie jest poświęcony pamięci Zbigniewa Cybulskiego. I nawet na przedniej stronie okładki mamy te słynne okulary. Po prostu płytę zatytułowano Aktor. Oczywiście na moim starym kanale można znaleźć, jeżeli to jeszcze jest, moją wycieczkę do Katowic, gdzie stoję przy grobie Zbigniewa Cybulskiego. Również byłem we Wrocławiu w miejscu na tym peronie, gdzie Zbyszek zginął. Tekst na ten koncept album, bo inaczej to można, nie można tego inaczej nazwać, napisał oczywiście Marek Dutkiewicz, muzyka Janusz Kruk. I tutaj bardzo dobrze zrobiono, że tutaj to jest właśnie forma suity. Numer katalogowy SX1449 i tu, moi drodzy, mamy tak naprawdę wszystko, co związane ze Zbigniewem Cybulskim, bo tytuły nawet można jak gdyby obsadzić w formie tej całości. Tutaj mamy oczywiście prolog, mamy rozmowę z cyganką, wigilię niedzieli, setki mil, stop klatka, sąg dziewczyny i dzień, w którym umarł film.
Na drugiej stronie Song dziewczyny drugi, ogromne zmęczenie, ojciec nocy, ojciec dnia i muzyka w serca stąpi nam. Całkiem inna płyta od tego, do czego przyzwyczaił nas 2 plus 1, ale dzięki temu udowodnili, że potrafią grać również inaczej. Bardzo proszę, Czerwona Muza Polskie Nagrania, 1449 SX1449, to numer katalogowy tej płyty. Warto posłuchać tej płyty z tego względu, żeby uświadomić sobie, że nawet tak popularny zespół jak 2 plus 1 potrafił nagrać zupełnie coś innego i zaskoczyć swoich fanów. Moi drodzy, kolejny album 2 plus 1 obrali chyba bardzo dobrą drogę. Dlatego, że kolejna płyta zatytułowana Teatr na drodze muzycznie bardzo kojarzy mi się właśnie z tym koncept albumem Aktor. Poszli za ciosem i w roku 1979 wypuścili czwarty swój album Teatr na drodze SX1574. Płyta przeciekawa z racji tego, jacy goście tutaj zostali zaproszeni. Mamy, moi drodzy, poza składem podstawowym, czyli Elżbietą Dmoch, Januszem Krukiem i Cezarym Ślązakiem, muzyków zaproszonych. Zaproszeni zostali Zbigniew Hołdys na gitarze, Andrzej Pawlik na gitarze basowej, Wacław Laskowski na perkusji, Jan Szewczyk był menadżerem wówczas i dodatkowo Józef Gawrych na perkusji, Janusz Koman na pianinie Fendera oraz, uwaga, Czesław Niemen, który zagrał na Synthi EMS Moog wokal w utworze Ballada Łomżyńska, aranżacja Janusz Kruk, Czesław Niemen. Piękny skład dwóch wielkich naprawdę polskiej sceny. 2 plus 1, Teatr na drodze, ale to nie za Balladę Łomżyńską Czesława Niemena będziemy tę płytę pamiętać, bo mamy tutaj znowu trzy klasyczne kompozycje, trzy klasyczne utwory 2 plus 1. Ding Dong, kultowe Windą do nieba, to przecież piosenka, bez której nie może się obyć żadne wesele. Tak samo jak Urszula Sipińska, Mam cudownych rodziców, to druga piosenka, która na okrągło na weselach jest grana. I Kalifornia Mon Amour. Windą do nieba, Kalifornia Mon Amour i Ding Dong. SX1574. Okładeczka jak na 79 rok w naprawdę niezłym stanie. I sama płyta. Moi drodzy, też warto tej płyty posłuchać. Ta płyta, Teatr na drodze, to jednocześnie taki pomost, zakończenie takiej działalności, powiedzmy stricte, ja wiem, ludowo-piosenkowej, a wejście w lata 80. mieli bardzo mocne, dlatego że znowu parę lat trzeba było czekać na ich kolejny album, ale zdecydowanie na tą płytę warto było czekać, dlatego że otrzymaliśmy od zespołu 2 plus 1 kolejny zestaw naprawdę wielkich przebojów. Jak zwykle problem z włożeniem przez polskie języczki i przez to możecie sobie pouszkadzać okładki, ale spróbuję to zrobić. O! Teraz powinno sięgnąć. Tak jest. Tutaj kolejna właściwie płyta. Znowu Janusz Kruk miał pewną koncepcję, pomysł na tą płytę. Płytę zatytułowano Irlandzki Tancerz. To jest płyta, którą ja z kolei osobiście uważam za najsłabszą, aczkolwiek
Wiem, że są zwolennicy tego albumu, tylko jest jedna podstawowa rzecz. Ze świecą szukać tutaj wielkich przebojów. Czyli Teatr na drodze de facto był takim powrotem do czasów debiutu. Aktor był progresywnym koncept albumem. Natomiast tutaj poświęcili się muzyce irlandzkiej. Generalnie, jak ktoś lubi, to ta płyta wcale nie jest jakaś, powiedzmy, zła. Wydał ją Vifon, opatrzył numerem LP005. Mówię, dla klasycznych fanów szukających przebojów na tej płycie może być problem. Chociaż należałoby wymienić takie utwory jak Peggy Brown czy Ja Ewa. Tutaj są takie próby właśnie grania tego irlandzkiego. No płyta całkiem inna. Zresztą 2 plus 1 można by powiedzieć, no zespół niby popularny, ale tak naprawdę każda ich płyta wnosiła coś innego do ich twórczości. Kolejny album to anglojęzyczna płyta Easy Come, Easy Go. Płyta, która była angielską wersją bodajże właśnie irlandzkiego tancerza. No, notabene można by wymienić tylko z tej płyty utwór tytułowy, który był sporym przebojem. Płyta wygląda w ten sposób. Również wydał ją Vifon. Tu już mamy rok bodajże 81. W całości płyta anglojęzyczna. No typowo dla fanów, dlatego że ja raczej staram się omijać szerokim łukiem polskie płyty nagrane w wersji angielskiej, ale jak się postanowiło, że mówię wszystko co polskie, no to nawet Polacy nagrywający płyty angielskie, chociaż ja mówię, nie poważam aż tak jak naszych polskich, to po prostu to są płyty, które ja zbieram na tak zwane komplety. 1983 rok, moi drodzy, zmiana stylu muzycznego grupy 2 plus 1, pojawia się płyta Bez Limitu. To jest płyta, która de facto może się dla mnie nie kończyć, dlatego że poszli tutaj w synthpop. To, co było charakterystyczne w ogóle w latach 80., jeżeli chodzi o ten konkretny rodzaj muzyki. Bez Limitu. I tutaj mamy, słuchajcie, Krach, mamy China Boy, mamy Rekwiem dla samej siebie, mamy Super Szczura, mamy Gdy grali dla nas Rolling Stones i mamy XXI wiek dla wszystkich nas. Moi drodzy, na płycie, na dobrą sprawę, znajduje się 10 utworów, z których to śmiało można powiedzieć 5, a nawet 6 to wielkie przeboje. Jeżeli chodzi o lata 80., jeżeli chodzi o dobór repertuaru, który znalazł się na płycie Bez Limitu, to zdecydowanie ta płyta, jeżeli chodzi o lata 80., jest moim zdaniem najlepszym albumem grupy 2 plus 1. Tę płytę wydał Tone Press w roku 1983. Płyta w stanie idealnym. Numer katalogowy SXT27. Nadszedł rok 1985, kiedy to grupa 2 plus 1 wypuszcza kolejny album zatytułowany Wideo. Tutaj, moi drodzy, Janusz Kruk komponuje kolejne przeboje i trzeba przyznać, że zmiana dekady, zmiana stylów muzycznych nie oparła się grupie 2 plus 1. Wideo w 1985 roku
wydała firma Savitor, polonijna firma Savitor, a Janusz Kruk umieścił tutaj kolejny numer jeden, kolejny wielki przebój 2 plus 1, wielki mały człowiek, który tą płytę otwiera. Ostatni album wydany, dziesiąty przez 2 plus 1, to Antidotum z roku 1989. Ten odcinek będzie miał podtytuł prawie komplet, dlatego że Antidotum jest jedyną polską płytą 2 plus 1, której mi brakuje. Płytę wideo wydał Savitor, opatrzył ją numerem SVT 018. Warto do nich wrócić.